To jest Łódź? Ej, obejrzmy. Bo ja jestem z Łodzi, to mnie ciekawi, powiem wam coś. Co prawda nie byłem na tym, tak jak mówiłem, z 15 lat ponad. Ale no, tak, tak, no. Spartiatik! Głośniej, no już, już. Witam was bardzo serdecznie, byliśmy już na jarmarkach w... Szkoda to chyba wymieniać, bo byliśmy naprawdę już na wielu jarmarkach. Jeśli oglądacie na bieżąco, no to pewnie wiecie, jak zobacz, tam było. To oglądamy. Właśnie dojechaliśmy do Łodzi. Łódź to jest takie miasto, w którym tak naprawdę nigdy dłużej... Miasto Meneli, jak to mówi pewien znany aktor. Zgadzam się z nim. Nie byłem. Kiedyś, rok temu, jak nagrywałem shorty, to przyjechałem tutaj z Fifsonem na 2 dni, ale tak naprawdę nie wychodziliśmy z apartamentu i testowaliśmy wszystko w domu. Te filmy w ogóle nie poszły, więc Łódź jest takim terenem nieodkrytym i na pewno któregoś razu będzie trzeba go odkryć. Trzeba będzie po prostu nagrać tu parę fajnych filmów. To nie będzie dziś i to nie będzie przy okazji tego wyjazdu. Łódź jest tak naprawdę naszą ostatnią destynacją na tym tripie, bym tak to nazwał. Nie? Bardzo ładnie żeś to powiedział. Ładnie powiedziałem. Podobno tutaj jarmark jest na ulicy Piotrkowskiej. Piotrkowska to jest takie, no prawda. Piotrkowska, no to wiem co to jest. To jest takie centrum Łodzi, tak? Główna ulica, Deptak, Molo tam mają? Mają. Bo to Łódź, nie? Dostęp do morza też. Dobra, chodź. No i idziemy sobie sprawdzić. Nie nastawiam się już, bo to naprawdę te jarmarki to dziadoszczyzna. Ciekawi mnie jak w Łodzi, ale najtańszy jarmark jest napisane. Pytanie, czy to najlepszy. Może tak samo gówniany, ale chociaż tanio. Łodzi? Może w Łodzi się coś odmieni? Pewnie nie. Nie odmieni się. Patrz, powiem ci prawdę. Powiem ci prawdę na temat Łodzi. Jak chodziłem do podstawówki, to było tu... Zbliżało się do 900 tysięcy ludzi chyba? To było bardzo dawno temu. A teraz jest tu 600 coś tysięcy ludzi. Tak się wyludnia to miasto szybciej niż, nie wiem, w top 5 świata na stówę jest Łódź. Wyludniających się miast. Chłopie! To jest niedługo miasto duchów, ale nadal jest najbardziej zakorkowane w Polsce. Jak to możliwe? Nie wiem. Mam nadzieję, że te odcinki was nie nudzą, bo mnie te jarmarki już trochę wkurzają. Za rok na pewno nie nagrywamy takiej serii, od razu ci mówię, z góry ci mówię, żebyś nie prosił. Ja też jadłem langosza, no. Jadłem parę razy, dobre jest. Ty, widzę, gofle są, zaczynamy na słodko chyba. Ty! To jest cały jarmark? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no, siedem, mały osiem, jest. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, taki 23, kawałek na oko pietryny. 28 budek jest. No dobra, ale spoko to wygląda, fajnie, że jest w takim... A nie, bo z drugiej strony, czyli z drugiej strony jeszcze drugie telebud. Chyba za 23 lata. Starość i radość, 23. Tak jest, tak. A nieprawda, wcale. Z jednej strony są. Czego zaczynamy? To wygląda jak co roku. Są rękawiczki, biżuterię widzę. Widzę jakieś pierdółki, znowu bombki ręcznie robione. Jakiś miodek, pewnie będą jakieś wędliny znowu. Dobra, zaczynamy od osypka, po prostu jak zawsze. Nie ma ceny, nie wiemy ile to cudeńko kosztuje. Ale cena nie gra roli dzisiaj. Ale bym w góry pojechał. Dziki zegarmistrz, za 2 lata, witam. Witam. Niby trochę przenoszę ten smak, wiesz, na jakiś górski szlak, albo na stok, albo chociaż na te śmierdzące krupówki. No jednak w górach to w górach, nie? Tak jest, no to wiesz, otoczenie ma bardzo duże znaczenie. Możecie już pisać, no bo planujemy w styczniu wybrać się, jak się ferie zaczną w Polsce, planujemy się wybrać na kolejny nasz wyjazd, teraz sobie chwilę odpoczniemy, ale w styczniu planujemy właśnie kolejny wyjazd. Górski wyjazd po prostu. Pewnie trzeba zahaczyć o Zakopca. Aha, będą robić. Ja kiedyś oglądałem u nich testy takich w górach, w Zakopanem czy gdzieś, tych takich barów. I jadłem w jednym i straszny skam tam był. I ja obejrzałem po tym odcinek i on też mówił, że tam jest sraka. Więc dobry mam gust czy sraka? Czy mam tak gówniany jak on? No dobre pytanie. Myślę, że jest tam jeszcze trochę tematów nieodkrytych. Plus, no jest też po co wracać. Twoje zupki ulubione i też chętnie bym sobie przypomniał, jak ta idealna pomidorowa smakuje. Bo już nie pamiętam do końca. Świetny no jakieś, gust. Nie wiem, karpacze, nie karpacze, co tam jest. No wszystko się zjedzie, co do zjechania będzie. No. Proszę nie filmować. Kebaba lubię? No nie jestem fanem kebabów akurat. Jakimś dużym. Nie można u Oscypka nie nagrać? Nie można. No Oscypki... Nie można i tak nagrał, no ile oj. Tylko Oscypki pani taka średnio chyba w humorze dzisiaj, może lewą nogą wstała, nie pozwoliła nam nagrywać. Ty ile taki Oscypek? Z 5 zł jeden, nie, bo z żurawidą, 7. Oscypków na grillu, także no nie wiem czy możemy wam je pokazać, ale... Chyba już możemy, bo chyba je kupiliśmy. 7 zł tutaj to kosztuje, więc nie jest to najtańszy wcale Oscypek. Łódzkie ceny, rozumiesz, znam się na tym.
Sypek najtańszy do tej pory wydaje mi się, że był w Toruniu, tam kosztował 5 zł. Chociaż też nie na każdym jarmarku jedliśmy oscypki i w ogóle to chyba nie są oscypki, tylko to są serki, bo oscypki mają certyfikat i oscypki też są w jakimś określonym czasie w roku, więc to, że nazywam to oscypki, to nie bierzcie tego do siebie. Powinienem mówić poprawnie, ale dla mnie to zawsze będzie oscypek, nawet jak jest serkiem po prostu. Jest tak zimno, ja mam wrażenie, że rok temu nie było takiej zimy, stary. Może chyba jest nadzieja? Też marzliśmy na tych jarmarkach. Oj. Wiemy, czemu nie można było ich nagrywać. On jest skurczony z zewnątrz, ale w środku jest twardy. W ogóle jest nierozpuszczony, stary. Nie jest delikatny. Żeby to przemielić, to naprawdę trzeba trochę energii i czasu poświęcić. No i dość, że dosyć drogi to... Ja nie lubię oscypków, nie wiem, co to oznacza, co on mówi, bo nie lubię tego jedzenia. Ale to znaczy, że jest stary, czy co? Czy że jest za mało podgrzane? W sensie jest grillowane. Przyrządzony w nieodpowiedni sposób według mnie. Niestety pan przed chwilą podszedł po fotkę i tak się zamieszałem, że wypuściłem tego oscypka i jedyne co po nim zostało to dwa owoce. Gdzie on upadł? Pójdę po niego. Chcesz drugiego? Ja ci kupię drugiego. Chcesz? Chcesz drugiego? Nie, no tak nie zachęciłeś, jak on nie jest w środku roztopiony. Jak nie warto, to nie warto. Nie będę testował. Jakby żaden problem, możemy kupić, ale nie dość, że pani była średnio miła, to jeszcze te oscypki nie są warte w ogóle. Nie, to nie powiesz to samo, co ja powiedziałem o tym oscypku, tak myślę. No i tak, idźmy dalej. To nie jest taki... Dzięki wielu za ślad. Witam. Temat, żebyś odkrył coś nowego. Pani Madgelejt, no. Nim po prostu niesmaczny według mnie. Idziemy spędzi dalej, mnie czy nos. Zjeść konkretnie. Od czego? Dobra, ty, tu jest McDonald's. Czy McDonald's się liczy jako, że jest na jarmarku? Powiem ci, że drwala z chrzanem bym zjadł. No i pewnie byłby najlepszy z tego całego jarmarku. Zobaczymy, może tu nie ma wcale tak dużo jedzenia i trzeba po prostu na drwalu skończyć. Dobra, tu już nic nie ma, są czapki. To byłby rękawiczki. Dobry koniec. Zobaczymy oczywiście, jak poziom tutejszego jedzenia. Na razie zjedliśmy tylko oscypka, ale wzięcie sobie drwala z chrzanem właśnie na spacerek po jarmarku wydaje mi się idealnym pomysłem. No i to byłoby pewnie tańsze i lepsze niż kupienie tego gówna na tym jarmarku. Tym rozwiązaniem. Nie zjedliśmy, tylko zjadłeś oscypka. Przepraszam. Kupić ci go, czy co? Nie, kupić ci go? Nie trzeba. Albo później będziesz gadał i też będą pisać, że ci nie kupiłem. Mogę ci go kupić, ale wiesz jak jest. Wiem. Dobra, kupić zaraz. Nie. Zobaczymy, nie. Zjesz go, nie, zjesz. Nie. Dobra, kiełbasę ci kupię. Czy tam yerba było? Prosiłbym bigosu. O, porcję. Pajda. Pajdę chleba da się wziąć bez kiełbasy? Tylko smalec i ogórek i chlebek, proszę. No kiełbasę spróbować trzeba. Kiełbachę? Tańsza jest. Ty są jakieś szaszłyki, czy co to? Jakaś kiełbasa? Ale zobacz, chociaż na prawdziwym ogniu. Czyli już jest jakby plus. Tylko 150 za kilo tutaj. Może taką wypieczoną bardziej, jak mamy wybór. Nie jest źle cenowo. Stary, zapłaciłem za wszystko to, co tutaj widzicie, 70 zł. Wiadomo, że to nie jest tania szama nadal. Za to, co tutaj mam, zapłaciłem 7 dych, więc teoretycznie brykiet? To tak no dużo. Dobra, lepsze to niż sranie, nie? Jakby rozumiesz mój skrót myślowy, czy muszę to rozwijać? Rozumiesz, nie? Dogadaliśmy się. Ale kurde, we Wrocku bym zapłacił za to pewnie 100 ileś, nie? Masz rację, no i git. To jest naprawdę, zobacz. Tam dostawaliśmy taką styropianową miseczkę płytą. Oj, ale dużo, co jest bigos? Wygląda całkiem zachęcająco. Jakby był trochę lepszy, trochę bardziej kwaśny i mocniej przyprawiony. Myślę, że ten zasługuje na jakieś takie drugie miejsce. Na większości jarmarków jedliśmy taki zwykły, jak ze słoja smakował. Może to też jest ten ze słoja, tylko że doprawiony lepiej. Wiesz o co chodzi, nie wiem. Ale jakoś tak się broni. I 20 zł. Nie no, całkiem niezły i solidna... Ty za dwie dychy w sumie jest... No, to nie jest jakby cena jarmarkowa, tylko taka normalna, bo tego jest dużo. Porcję za dwie dychy uważam. Taka pajdina, jaką tu widzicie. Co prawda ja już widzę, że tutaj dużo tego smalcu nie ma, ale jest za to dużo ogórka. Kosztuje ona 20 zł. Jeśli chodzi o cenę, to jest całkiem nieźle. Chociaż nadal... Ej, zjadłbym taką pajdę ze smalcem, ale żeby to nie był skam, wiesz o co chodzi? Ja już jestem stary, to mogę jeść smalec. 20 zł za kromkę chleba to jest sporo. Świeży chlebek, ogórek jest dobry, trafialiśmy gorsze ogórki. Myślałem, że tego smalcu jest mniej, ale on jest po prostu tak nierówno rozłożony. W jednym miejscu masz dużo smalcu, później chwilę nie masz. Uważam, że nie jest zrób źle, sam, jak ale nie smalec chcesz jest taki raczej pozbawiony smaku. Nie jest to ten intensywny smalec. Nie. Ja tęsknię za tym smalcem, który jedliśmy rok temu w Krakowie. Nie. On był taki ciemny bardzo. To jest tak... Bym kupił 2,5 kilo kapuchy, 100 gram mięsa, to bym miał bigos za 15. Ale ile roboty, coś ty. Taki smalec sklepowy, no. Tutaj też jest całkiem miłe zaskoczenie, bo za taką kiełbę, w ogóle zależy tego chleba tu jest. Taki zestaw, czyli kiełbasa, dużo. Jedna duża, naprawdę uważam, że duża i gruba kromka chleba, kleks musztardy, kleks keczupu, 30 zł. To jest chyba jedna z tańszych jarmarkowych kiełbas. Dobre chociaż? To jest ta sama, co była w Krakowie. W środku papa, w środku jest pasztet.
Parówa, kropa. Nie jest to kiełbasa, którą jesz z przyjemnością. Plus za cenę i tylko za cenę. Przykro mi. Jeśli będziecie musieli tu... Mieszkam pod Łodzią, moi rodzice kupują prywatnie od znajomego, daj adresę ci już. Ale co, smalec? Coś zjeść? No to a to robią domowy? Może lepiej iść do Maka, też zaraz będą gadać, że mi Mak płaci. Moja babcia robiła smalec, nie? Ale to 100 lat temu było. Bigos. To był 39 bigos. Rok. Jest całkiem niezły. Ona jest niestety tylko tak fajnie przygrillowana z jednej strony. Z tej jest kompletnie nieprzygrillowana. Moim zdaniem taka kiełbasa jeszcze spokojnie z 5 minut na takim większym ogniu powinna poleżeć. A tak jest taka galaretkowata, no nie... No lipa, tak. No. Niestety to nie jest dobra kiełbasa. To jest taki bigos, mi smakuje. On jest właśnie taki mocno mięsny. Nawet bym przy takim bigosie powiedział, że nawet lubię bigos. Wiadomo, że zjeść dla mnie taki cały kubeczek bigosu to raczej średnio, ale jest smaczny, jest naprawdę bigos fajnie przyprawiony. Dobry. Tu nawet cebulbę taką znalazłem. Za dwie dyszki mogę takie coś tu nabyć? Za dwie dyszki, no. No to przyjemnie. Ciepłe, fajne, miłe. No i spora ta miseczka jest. Te smalce jakoś straciły smak. Teraz rzeczywiście czuć, że to jest tłuszcz po prostu z jakimiś skwarkami, które też nie są wyczuwalne. Powinno być dużo cebulki, nie wiem, bo chyba też się daje jabłka nawet często. A tutaj taki bardziej tłuszcz, taka po prostu śliska pajda. Pajdy raczej bym tutaj nie ponowił, ale ten... Ty, ale smalec to ogólnie... Skąd to powstało, to jedzenie? Bo to jest jakby tłuszcz, nie? Sam tłuszcz. To musieli wymyślić jacyś pańszczyźniani chłopi, nie? W średniowieczu. No bo to jest jedzenie typu, że już nic nie masz, więc tłuszcz sam wpieprzasz. Z kawałkami mięsa, no jak czasem skwarki, to już jest dobrze. Więc no, a zobacz, jak się czasy zmieniły, że z jedzenia dla biedaków tak naprawdę, żeby nie umrzeć z głodu, bo ci jakiś władca ziemi danej zabrał wszystko, to ty zrobiłeś gówno do jedzenia i zobacz, jak to się zmieniło. Że teraz to kosztuje 20 zł kawałek chleba z troszeczkę smalcu i ogórka. Czy ile oni za to dali? Przecież to jest porypane. Zobacz, historia zatoczyła koło. Bigosik, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę zakręconego jednego. No i to jest to, co kocham najbardziej. Wybacz mi, Romek. Jeden niewielki ziemniak za 15 zł. Patrząc na to, co to właściwie jest... Ja widziałem jakiegoś vloga z Indii czy skądś i tam identyczny mają. I to kosztuje 10 centów na ulicy. 10 centów. A tutaj, bo Polska, kraj zachodni, Unia Europejska, 15 zł jeden ziemniak. Co się w dupę dzieje? Przecież ludzi tak ładują w dupę i co z tego? No to cena jest horrendalnie duża. Ale ogólnie to jest taka przekąska, którą lubię. 10 centów i straka przez 3 dni, no tu masz 15 zł i dziurę w portfelu do końca życia. W takich festynach sobie wziąć, to jest śmiechowe. Odebrałem to 40 sekund temu od pana, to jest już zimne. No smakuje tak jak chipsy, smakuje tak jak ziemniak z oleju, z przyprawą. Wybrałem tutaj cebulkę zieloną. Pan zaproponował od siebie jeszcze odrobinę soli. Powiedziałem, nie ma problemu. Jak dał najbardziej. Sól, no way. No ziemniak, tłuściutki ziemniak, raczej nawet taki miękki, a nie chrupiący. Taki... Ej, myślicie, że żeby zaniżyć koszta w takich budkach, to biorą śnieg, roztapiają, wiesz, żeby sól wziąć, co na ziemię rzucają i dają to potem ludziom? No lekki skamik, no. Ziemniaczek na patyczku, zielona cebulka. Jeśli nigdy nie jedliście, to dajcie się raz oszukać na jednego ziemniaka za 15. Nie no, myślę, wydaje, że to jest bardzo dobre ogólnie, ale to jest nie za 15 zł, w dupę. 5 zł mogłoby to kosztować i tak mają porypaną przebitkę. To jest całkiem ciekawe, śmieszne doświadczenie. Przecież oni na tym marże mają kilkaset procent jak nic. To nie. Proszę bardzo. Jak nie więcej, no to jest jeden w dupę ziemniak. Nie. Maso, zimne takie, nie chrupiące. Aha, zimne jeszcze dali, nie chrupiące. To było przed chwilą otwarte, czy to było zamknięte i nie zauważyliśmy tego? Co my zjemy u panu? O, masz te. Można zjeść czeburek, taki pyrożek z mięsem smażony w potylu. Dobra. Może takie a to jest... z mięsem. Czaj. Pierożki z... To są gruzińskie, czy mi się wydaje? Proszę czebureka i... pierogi z kapustą. Powiem wam, że jestem zaskoczony, bo przed chwilą się obróciłem, patrzę, a większość tych budek jest już nieczynna. Jak wchodziliśmy, to nie wiem, czy były czynne. Chyba też nie. No większość ludzi, którzy... W Grecji kiedyś pleb zjadł owoce morza i było jedzenie dla biedaków, a teraz jest to jedzenie dla bogaczy. No, bo to zdrowa jest dieta. Dlatego. Kiedy zmieniły się tego, nie? Myślenie. Jak pytamy, no mówią, że one się nawet nie otworzyły. Jarmark powinien działać od 1 grudnia, my dzisiaj mamy 6 grudnia. Zdrowe Mikołajki są owoce morza. Wszystkiego dobrego wam życzę.
No a to w ogóle nie jest rozkręcone. No najbiedniejszy jarmark. Zdecydowanie. Duże ołowiu. To jest chyba jakaś wariacja ukraińska na temat pierogów, bo one są mega czosnkowe. Czujesz czosnek w ogóle w powietrzu? Kulkę. Mega czuć. No. Czuć. Za moich czasów, jak pojawił się MC w Polsce, mówiło się, że w szejku dolewali miłości. Ogólnie ten farsz nie jest zły, jest kwaśny, czuć tą kapuchę. Powiedziałbym, że smaczny, tylko dziwi mnie ten czosnek. Mocno czosnkowe pierogi. Całkiem spoko, ale taki po prostu nieklasyczny wariant. W ogóle zajebista cena, szczerze. 15 zł za pierogi, tyle to nie płaciliśmy nigdzie. 14 pierogów? Ej, to jest dobra cena, bardzo dobra. To jest złotówkę prawie za tego, to jest bardzo dobra cena. To jest chyba jak w barze mlecznym czy coś takiego. 14 pierogów za 15 zł. Mega dobra cena. Farszyk dobry, ciasto całkiem niezłe, fajnie przyrządzone, bo na patalence normalnie przysmażone. To, co mnie zdziwiło bardzo w tym stanowisku, że mają małe menu. Bardzo krótkie, bardzo mało rzeczy tam można kupić w ogóle. Trzy rzeczy. Ale to dobrze właśnie, bo małe menu... A ja się zawsze zastanawiam. Czasem człowiek je w takich chinolach, nie? I teraz ogólnie podrożały, ale nadal jest to jedno z najtańszych jedzeń na mieście, nie licząc barów mlecznych, że tam masz powiedzmy za 18... jest złoty, czy w Łodzi może tylko tak jest, nie wiem, jak w Warszawie czy gdzieś. Za 18 zł masz trzy takie kurczaki, ryżu, nie? I surówkę. Surówka tam do śmieci jest, ale rozumiesz to, że jak im się to opłaca? Jakie oni muszą być koszta tego? Przecież to człowiekowi się bardziej opłaca zjeść to, chyba że to jest po prostu bardzo zdrowe, niż robić takie coś, bo to więcej roboty niż tego, więcej zachodu niż... Rozumiesz? Trzy konkretne pozycje, cztery z ciastem. Spoko w sumie. Wchodzą te pierożki. Wchodzą. To nie kurczak? Nie są najdelikatniejsze, jak? Jeśli chodzi to? O ciasto, ale rzeczywiście ta kapusta gdzieś jest tam kwaśna. Nie wiem, czy to one na przykład na patelni coś tam z czosnkiem nie było. Oni dostają dofinansowania? Nie wiem, może tak być, no bo to się bardzo tanie wydaje, jak na to, jakie są ceny w sklepach obecnie. A kiedyś to było... też tanie, 10 zł to kosztowało, pamiętam, przed taką dużą inflacją w 2019. No podrożało razy dwa prawie. No ale to i tak się nadal wydaje dość tanie. Bo w środku jakoś nie czuję. One tak z zewnątrz trochę sztynią tym czosnkiem. Aż mi się ciężko mówi, jest tak zimno, jest chyba minus 10. Ja pamiętam, że ten czebulek nad morzem bardzo nam smakował. I to było wtedy coś takiego, że poznaliśmy nowy smak. No bo no. Wtedy pierwszy raz jedliśmy czebureka. To ciasto z krawędzi w ogóle się nie... Ej, to jest gruzińskie. Czeburek. Aha, to jest tureckie. No byłem blisko. Nie nadaje, żeby je przejeść, ale nie chcę wypluwać nigdzie. To jest jakaś wersja z mięsem chyba. Nie mogę się dogryźć, już dwa gryzy wziąłem. I tutaj gdzieś się Czarek dopiero to wyłania to mięso. Oj, ale nie wygląda to. O kurde, mięso wygląda jak... O nie najlepiej. To mięso wygląda wtedy, jak te pierogi kupiliśmy na którymś jarmarku. Chyba we Wrocławiu? Tak, co odpadało ciasto. To tutaj ten farsz wygląda podobnie. Takie jaśniutkie mięso po prostu. Takie no to mięso też nie jest jakieś charakterystycznie przyprawione. Jestem zaskoczony ceną, bo za 15 zł naprawdę dostaliśmy solidną porcję pierogów, uważam. Ale się oblałem. Pierogi bym zjadł, tego nie. O Uj! Tak, nie no, to jest chyba jakaś lipa ten czebórek, wypadło, ale to mięso wygląda okropnie, no nie wiem. Że wygląda to tak obrzydliwie. Kurde. Mi się to kojarzy z jakąś stołówką szkolną, nie jestem pewny. Ale wydaje mi się, że tam takie mięso dawali w szkole, na stołówce. Nie wiem, czy wy też tak uważacie, ale ja uważam, że... Nie no, okropne jest to mięso. Wygląda paskudnie. Mortadela? Ja nie chcę tego mięsa jeść. Nie no, ten czeburek nie ma podjazdu do tego wiastarni. Tam to widać, że... Dupę, co to jest? Dziadek, wbijam na streama, a tu takie co? Witam. Było świeżutkie, te panie tam to kleiły, smażyły. Nie wiem do końca, jak się to robi, ale księżulo to jest. Ciasto. To mi trochę już śmierdzi takim gotowcem. Jak pierogi były niezłe, no to jest lipa. Pokaż tego mięsa, ale no wygląda obrzydliwie to mięso. Wygląda jak jakiś mózg. Wygląda jak rekwizyt z części, czekaj, z Walking Dead, no trochę. Nie. Jeszcze jak zobaczyłem, jeszcze jakbym go nie widział, że w pierogu by to było schowane. Mózg zombiego, nie teraz. Weźcie sobie pierogi po prostu. A nie, czekaj, Amy, po tym wyślij, dobra, jak obejrzymy.
Tego chyba bym nie polecał. Ja bym pierogi zjadł, tego nie. Nie dobrze tutaj owijać bawełnę. Niedobre. Myślałem, że tu już nic nie ma, ale znaleźliśmy ostatnią otwartą budkę. Jest tu kurtosz i langosz. Więc fajnie, bo będziemy mieć porównanie, jak w Łodzi ja radzą sobie z langoszem. Chyba... Najtańszy langosz. Tu w ogóle w Łodzi chyba najtańszy Nie wiem kiedy, albo nie tu. Na pewno jadłem, pamiętam w Gdańsku. Jak jest ten taki, takie są, co ludzie wypieprzają wszystko, co mają w domu i na ulicy sprzedają w wakacje. Tam langosze są w Gdańsku. Jak jest ten festyn, czy jak to się nazywa. Klasycznego i kurtosza z cynamonem. Fajnie, bo pani na bieżąco smaży te kurtosze. Piecze chyba bardziej. Na bieżąco. Ale ta budka z langoszami to jest chyba taka mobilna z Łodzi, bo ją kojarzę. Czy ona nie jest w tym? Pasażu łódzkim, czy coś takiego? Nie pamiętam nazw. W temperaturze? Aha. Super. No zagadałem tutaj trochę z panią, się chciałem dowiedzieć, co tu się dzieje, bo tubylcy to mówią, że w ogóle albo, że nie wiedzą, albo, że tu zawsze tak jest, albo, że w weekendy tylko to działa. Okazuje się, że przyjechaliśmy po prostu o 19, czyli o godzinie, o której się zamyka większość budek. Pani z langoszami i kołaczami, jest tutaj siódmy rok już, wszyscy po prostu ją kojarzą. Nowego, no, oglądałem tamtego, co wysyłałeś. Chyba, że jest jeszcze nowszy. I dlatego zostaje dłużej, no i pewnie dlatego, bo może robi to dobrze, przynajmniej tak nam powiedziała. Kurtosze na bieżąco robione, langosze na świeżutko również, więc kurde, zerknąć. Powiem ci, że taki dobry kurtosz, ciepły kurtosz z cynamonkiem, świeżutki, to jest naprawdę dobra rzecz. I tak się on prezentuje właśnie, czyli langosz na jarmarku w Łodzi, 20 zł. Może skosztujesz i zwariujesz? Serio, ja, dobry. Ja też langosze na słodko lubię, jadłeś widzu? Ja na słodko je lubię. Jest go dużo. Czosnek też jest wyczuwalny. Jest spoko. Powiedzmy, że jak ten w Gdańsku był 10 na 10, to temu dałbym 8 na 10. Ja wiesz, się po prostu małe różnice. To nadal jest dobry langosz. W naprawdę uczciwych pieniądzach. Ja to ile to kosztowało? Ser jest dobry. Jest go dużo. Czosnek też jest wyczuwalny. Jest spoko. Powiedzmy, że jak ten w Gdańsku był 10 na 10, to temu dałbym 8 na 10. Wiesz, po prostu małe różnice. To nadal jest dobry langosz. 20. W naprawdę uczciwych pieniądzach. Ja to zrobię po staremu, tak jak to robiliśmy na innych jarmarkach. Widzę, że jest bardzo dużo sera i to mi się pierwsze rzuciło w oczy. Nie no, przyjemny i naprawdę ta cena też przyjemna. Łódź, dobrego langosza tu macie. Nie no, klasa jest, klasa. Klasunia. I Gdańsk, i Łódź zasługuje na, no, na pochwałę. Bardzo dobry langosz. Łódź zasługuje na pochwałę. Nie spodziewałem się takich słów w internecie. I w ogóle najtańsze, jakiego jedliśmy, bo my teraz byliśmy w 8 albo... Ty, on kosztuje 15 zł? Chyba, że ma inne ceny niż te. W 9 miastach na jarmarku. No to pani jest najtańszy, jest bardzo dobry. No bo mamy wszystko świeże. Ceny podniesie. Nie, super, naprawdę. Nic nie zostawia się ani nic, tylko wszystko się wyrzuca, dlatego u nas są największe kolejki. Mam tu tego kołaczyka, on jest naprawdę gorący, stary. Super ciepła przekąska na zimkę taką, ale pachnie cynamonem. Uwielbiam cynamonowy albo waniliowy, żadnej nutelli w środek. Fajny content, ale wkurzają mnie wary obciągary u tego chłopa. O czym ty pieprzysz? Boże. Tak, żadnej kolorowej posypki, żadnych bajerów takich zbędnych. Klasyka. Nie jest tak puszysty w środku jak te węgierskie takie prawdziwe. Ale jak za 15-taczka, coś tutaj w środku się zadziało, że nie jest puszysty, tylko taki płaski i twardawy. On jest bardziej chrupiący niż mięciutki taki. Okej. Okay. Ale dużo mu daje to, że jest ciepły. Na pewno. Może się spiek za bardzo. Rzeczywiście taka skorupka się zrobiła, taka twardawa, chrupiąca. No coś tutaj chyba nie pykło, ale a? Langosz jak najbardziej dobry. Ty, ale jak głodny jeszcze jestem. Na drwala idziemy? I na drwala. Cienki. Celestyna dał na Goliborde 5 zł, jak pan przyrządza jajecznicę. Wolę jajka na miękko. No, chyba trzeba. To lecimy. No, tak jak widzicie, no z głodu nie umrzemy, wiadomo. I wy też nie umrzecie, jak tu przyjdziecie. Dzięki za powodzie, że coś to witam. Witam, witam. Postanowiliście... Ale jajecznica to tak, no, mało ścięta, lubię mało ściętą. Mało. Musimy zjeść drwala, no, obiecajmy sobie, że to już będzie ostatni drwal w tym sezonie. Już nie musimy tego jeść, bo już je nagraliśmy. I ja dodaję ketchup, albo sos barbecue. Wiem, że ludzie tak często narzekają na to, ale ja tak lubię. Nie jedzmy już tego, bo to ma strasznie dużo kalorii i to naprawdę nie jest, te kalorie nie są tego warte. Nie jedzmy już tego więcej. A jaką wersję tego drwala wybrałeś, weź nam powiedz. Z czym to? Szanik. A jadłeś go poza nagrywkami jeszcze?
Nie jadłem ani razu drwala poza nagrybkami. Ja też nie. Zjedliśmy tu dobry bigos, uważam. Całkiem niezły bigos. Zjedliśmy całkiem niezłe pierogi i tanie. Pomidory, no daję pomidory. No diawa ta. Ale co? A nie, po usmażeniu. Ja lubię wiór jajecznicę, a nie... Nie, wiór jest obrzydliwa. Nie lubię takiej. Pierogi za 15 zł, dobra porcja. Langosz też tutaj był jednym z tańszych, 20 zł. Tak szczerze, jeśli chodzi ile o... Ile drwalów już zjadłem? Niedużo jak na mnie. Mógłbym więcej, ale cienki jestem, nie? Wszystkie grillowe stoiska na wszystkich jarmarkach. Nie polecam ich i to tak bardzo mocno ich nie polecam. Słabej jakości mięsa, słabej jakości wyroby. Za naprawdę mocno zawyżone pieniądze. Drwal ale lepszy. Drwalik. No ja to drwala lubię, no. Ale nie wiem, czemu go na noc jem. No bo jeszcze jedziemy. Dodaję do jeszcze plasterek sera. Ja też. Też tak lubię dodać, no. Ale nie lubię jej ścinać. Ogólnie jajecznicy nie jestem fanem. Wolę dużo bardziej jajka na miękko. Najlepsze są. Stąd. Taki jak go zapamiętałem. Zmiany w plecakach? Nie, bo nie gram w plecaki. Wrócę w kwietniu raczej. Lekko suchawy. Rzeczywiście gdzieś ten chrzanik się tutaj przebija. To jest w ogóle takie zwieńczenie naszego wyjazdu dwutygodniowego. To koniec? Myślałem, się tutaj Jarmarków? Kończy. Jedziemy już do domu prosto stąd. Ja już kawki normalnie, ale przy... Nie jadłem machy. Przypchało mnie. Czuję, jak tu na wysokości mostka mi stoi. Przepraszam, ten... Defro, ta H6-2. Oj! Oj! Co to? Fajne, co to jest? Zjadłbym to. Ja lubię takie jedzenie, że jest dużo zielonego i tak dalej. Zobacz ile waży? Jezu, 2,5 kilo. Ja pierdzielę, to ja bym tego nie opieprzył. Fitomas dał na golibordę 5 zł. Jajecznica z 4 jajek i do tego chlebek z maselkiem i najlepiej chlebek na patelni podpiec, żeby maselko się roztopiło. Dzięki, racja, zgadzam się. Zaraz, a to jest mamon nowy, tak? Zaraz się zobaczy. Właśnie, drwalik. Słuchajcie, to koniec naszej... Spoko, Black Blue, ja bym zjadł od ciebie, bo jestem go ciekawy, on już jest legendarny. ...przygody. To koniec naszej podróży. Nagraliśmy około 20 filmów, także wracamy z całkiem takim pokaźnym dyskiem do domu materiału. No jeszcze oczywiście Jarmark Warszawski zamknie tą całą serię jarmarków. A, fajnie, że z nami Warszawa. Byliście podczas tej podróży. Dzięki. Ciekawi mnie, czy w Warszawie będzie najlepszy. Bo jak oglądałem te jego filmy, to on na wszystkie wyzywał. Ale nie dziwię się, no bo to jest dziadostwo. Z tego, co on pokazywał. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!